uważam, że w dużej mierze wytarł sobie mordę religią. Natomiast z drugiej strony Ezio jest takim człowiekiem, który ciągle to swoją religijność podkreśla. W sumie nie wiem po co. Bo moim zdaniem z religią jest trochę podobnie jak z orientacją. Wszyscy wokół mamy w piździe, że jesteś homoseksualny. Nie musisz nam o tym kurwa mówić. Jak twój partner o tym wie i jest poinformowany, żeby wsadzać ci penisa w odbyt, to świetnie. Dobrze dla ciebie. I podobnie jest kurwa z religią. Jeżeli ksiądz, który do ciebie chodzi, wie, że jesteś kurwa wierzący i razem odmawiacie religijne kurwa modlitwy, kiedy chodzi po kolędzie, jest super. Ale niekoniecznie musisz chodzić po ulicy i wszystkim mówić, że w Boga wierzysz. Zostaw to kurwa dla siebie. I mówię to z perspektywy osoby wierzącej. Nie czuję potrzeby pisać sobie na czole: jestem wierzącym katolikiem, kocham Jezuska. Jest to głupie. Pełty wylać w teledysku na YouTubie. Okej, przeprosił, przyznam się do błędu, spoko. Natomiast mam wrażenie, że komunikacyjnie raper